Cześć, witam was bardzo serdecznie na Veto Media. Dzisiaj specjalnie dla społeczności Veto mamy wspaniałego gościa Wesleya, tradera opcyjnego i dzisiaj właśnie będziemy się uczyć o opcjach, więc bardzo cię serdecznie witamy na Veto i zacznijmy właśnie taką godzinkę niecałą edukacji w temacie opcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów telewizji Veto. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj do społeczności dołożyć skromne ziarko mojej wiedzy. Ja zajmuję się tradingiem. Właśnie, żebyś się przedstawił. Mniej więcej od 9 lat, z czego właściwie większość czasu się tylko z tego utrzymuje. Z rynkami finansowymi mam styczność chyba od 30 lat. Pamiętam, jeszcze zaczynałem jak na warszawskiej giełdzie były cztery tylko firmy. Z tego, co umawialiśmy się, to będziemy rozmawiać o opcjach. No, na temat opcji narosło masę mitów, no, które trzeba by chyba trochę rozwiązać, dlatego że powszechnie uważa się, że kupowanie opcji to jest jakiś super biznes, ma się niesamowity lewar, ograniczone ryzyko. Z drugiej strony wystawianie opcji to jest coś, czego nie należy się w powszechnym mniemaniu w ogóle dotykać, bo to jest niebezpieczne, to można się na tym niesamowicie przewieźć. No i trzecie, taki pogląd, że opcje to jest coś, za czym stoi jakaś kosmiczna wiedza, są bardzo trudne, skomplikowane i nie do pojęcia właściwie. Jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę, czyli kupowanie opcji, no to faktycznie z pozoru to wygląda bardzo dobrze, bo mamy ograniczone ryzyko, czyli kupujemy opcję tam za dolara i nic się już więcej nie może stać. Już więcej nigdy nie stracimy, żeby nie wiadomo, co się działo na rynku, to nasze ryzyko jest ograniczone do tego dolara. Natomiast jeśli wystawimy opcję, no to mamy tylko tego dolara i więcej na tym nie zarobimy, natomiast strata może być dużo, dużo większa, właściwie nieograniczona strata. No i to już właściwie po takim diktum większość osób powie, no to ja nie chcę sprzedawać opcji, ja chcę kupować, bo to jeżeli tak to jest, to ja dziękuję bardzo, wystawiać się na takie ryzyko. No ale zastanówmy się tak na początek, w jakim położeniu znajduje się osoba, która kupiła opcję. No jeśli kurs danej akcji wynosi załóżmy 100 dolarów, i kupiłem opcję za 10 dolarów. To ja na starcie, na wejściu w tego trade'a już jestem 10 dolarów do tyłu. Co musi się stać, żebym wyszedł na zero? W momencie wygaśnięcia tej opcji, instrument bazowy, czyli ta akcja, musi skoczyć na 110. No jeżeli kupiłem opcję call, załóżmy, na wzrosty, co jest teraz bardzo popularne. Czyli co najmniej musi skoczyć o 10 dolarów w momencie wygaśnięcia opcji. Bo jeśli byśmy chcieli na przykład wyjść na zero w czasie trwania opcji, czyli powiedzmy, że opcja jest na 30 dni i chcemy wyjść po 10 dniach na przykład, to instrument bazowy musi skoczyć co najmniej na mniej więcej, jeżeli jest to opcja kupiona o cenie wykonania 100, to ten instrument bazowy musi skoczyć mniej więcej o 20, czyli dwukrotność tego, co zapłaciliśmy za opcję, bo opcje nie zmieniają ceny tak samo, jak zmieniają instrumenty bazowe. To znaczy zależy, jakie opcje, ale te opcje takie tańsze, to nawet czasem zmieniają tylko o, jeżeli są daleko oddalone od kursu, no to zmieniają ceny mniej więcej czasem i o 10%. To wszystko zależy od tego, jak opcja jest oddalona od obecnego kursu. No więc musi to pójść w naszym kierunku. Co dalej? No musimy, żeby dobrze zarobić na opcji, musimy przewidzieć również
dynamikę wzrostu i jego zasięg i czas. Jeżeli kupimy sobie akcję i ona skoczy jutro, pojutrze czy za tydzień, to właściwie to nie jest dla nas takie ważne. Czy nawet za miesiąc, no jak to jesteśmy wytrwali, to możemy trzymać ją lata i nic się zupełnie nie dzieje. Natomiast opcja ma określony termin. I teraz, jeśli opcja na, weźmy ten przykład, instrument bazowy, czyli akcja jest $100, no to opcja, która wygasa za 2 dni, będzie kosztowała może $2. Ale opcja, która wygasa za kilka miesięcy, będzie kosztować $20. Czy tam 30, więc im dłuższa opcja, tym jest droższa. To można łatwo sobie wyobrazić, porównując to do polisy ubezpieczeniowej, która za rok polisa jest droższa niż polisa półroczna czy miesięczna. Więc żeby dobrze zarobić, no to trzeba trafić nie tylko kierunek, nie tylko dynamikę wzrostu, ale i czas. No bo jeżeli wiemy, że przypuszczamy, że opcja, że kurs skoczy nam na przykład o $50, to musimy to przewidzieć kiedy, bo jeżeli sobie damy perspektywę roku, no to prawie nic na tym nie zarobimy, bo ta opcja będzie kosztować tam $30 czy nawet więcej. Natomiast jeśli nie skoczy nam, no to tracimy wszystko, całą, tak jak za polisę, tak? Kupiliśmy autokasko i samochodu nie ukradli, więc ubezpieczenie zatrzymuje całość, całą wartość polisy. Więc jak się temu dobrze przyjrzymy, to nie wygląda to tak różowo. Oczywiście, jeśli po fakcie, jeśli tam, nie wiem, Tesla niedawno podała wyniki i skoczyła niesamowicie, no więc opcja, która tam kosztowała $20, nagle wyskoczyła na 20 tysięcy. No, takie rzeczy się trafiają. Jeżeli umiemy przewidzieć, czyli przewidzieć i dynamikę wzrostu, i czas, no to wtedy można zarobić fortunę, ale jak umiemy to przewidzieć, to i bez opcji sobie poradzimy. Bo musimy niejako, żeby zarobić na opcjach, to musimy więcej przewidzieć niż w zwykłym tradingu, bo ogranicza nas czas. Musimy dokładnie przewidzieć czas, kiedy to się stanie. To chciałem się zapytać właśnie o cenę, tak. o cenę opcji, które już są na przykład wystawione, bo pójdźmy najpierw może w kupowanie i sprzedawanie opcji, które już są wystawione przez kogoś, bo to będzie łatwiejsze na samym początek. Chciałem się dowiedzieć, jak właśnie tutaj, jak to wygląda szukanie tej ceny, tej opcji w właśnie Ask i Bid. To, co kiedyś pokazywaliśmy z Jakubem Mościckim na Saxo, to tam właśnie rozmawialiśmy o tym, o kupowaniu opcji i tej szukaniu tej ceny. Ja to postaram się zaraz pokazać. I w takim razie, czy możesz właśnie opowiedzieć, jak właśnie dobrze wycenić, jak dobrze wycenić opcję? Generalnie opcje wycenia nam rynek i zależy to od kilku czynników. Takim najbardziej zwariowanym, nieprzewidywalnym czynnikiem, jeśli chodzi o opcje, to jest zmienność implikowana. To jest zmienność, jaką przewiduje rynek. Czyli, no na przykład, jeśli zbliża się huragan do wybrzeża, to ceny polis skoczą niesamowicie, tak? No bo ten huragan jest 200 km od brzegu i te domy wszystkie mogą nagle zostać zrównane z ziemią. Natomiast jeśli ten huragan 100 km od brzegu zawróci i tam się gdzieś rozejdzie, no to ceny natychmiast spadną. I to podobnie działa na rynku opcji. Ceny opcji wycenia strach, ponieważ one generalnie służą do zabezpieczania
zabezpieczania się przed stratami, przed no, opcje call by służyły do zabezpieczania się przed zyskami, ale to też w pewnych sytuacjach jest niejako uzasadnione. I to, co widzimy w momencie, kiedy na przykład skacze niesamowicie, ceny opcji niesamowicie idą w górę, to właśnie jest, że tak powiem, kierowane przez zmienność implikowaną. Dzieje się zmienność implikowana zwykle wzrasta, kiedy ceny instrumentów bazowych spadają. Wtedy, kiedy wzrasta VIX, no bo VIX jest liczony, z opcji. Jak zobaczymy na wykres VIX-u, to mamy jakąś taką bazę i piki, które wyskakują od czasu do czasu w górę. No to jest właśnie UVXY, ETF właśnie na VIX. Może to być ETF. To, czy... Lepiej jakbyś znalazł VIX-a. Futures dobra. Dzienny. Dobrze. Teraz będzie. Opowiadaj dalej. Mhm. I teraz tak. Co jeszcze widzimy? Bo jeżeli mamy tą zmienność implikowaną, to widzimy potem, jaka faktycznie była. Bo możemy sobie już po fakcie do tego dorysować zmienność historyczną. I teraz może pokaż ten mój screen tutaj. Mhm. Jest pokazany. I tutaj jest takie zestawienie w latach zmienności implikowanej i zmienności historycznej, czyli IV versus HV, czyli to jest implied volatility versus historical volatility. I proszę, 2004 rok, zmienność implikowana, average. Jak widzimy we wszystkich tych latach zmienność implikowana jest wyższa niż zmienność, jaka faktycznie wystąpiła. Proszę, realized volatility. 2004, 15%, 11%. No i tutaj po kolei. Na przykład 2009, 31,5%, 23,5%. W 2008 roku było tylko troszkę zmienność implikowana była wyższa i w 2017. A tak to na przestrzeni tych wszystkich lat zmienność implikowana generalnie była wyższa. Natomiast jeśli sobie popatrzymy, jak to wygląda na wykresie, proszę, ta czerwona kreska to jest zmienność historyczna, a niebieska to jest zmienność implikowana. Widać, że ona prawie cały czas jest powyżej zmienności historycznej. Tu mamy kolejny wykres. SPY, to jest ETF na S&P 500. Ta niebieska to jest zmienność implikowana. Co to oznacza nam? To oznacza, że opcje w większości czasu są przeceniane. Czyli są droższe, niż faktycznie by to później wynikało. I to się dzieje cały czas. Jest to, proszę bardzo, tutaj jest ostatni okres SPY. Ja tu specjalnie kurs tak no, dosyć ściśniłem, żeby to pokazać. No i tak jak mówiłem, w momentach, kiedy spada kurs, ta zmienność implikowana idzie niesamowicie do góry. A za tym idą ceny opcji do góry. Szaleństwo po prostu to, co się wtedy wyprawia. Za każdym takim pikiem, kiedy kurs spada w dół, mamy pik na zmienności implikowanej. I to jest zjawisko
zjawisko, że tak powiem, stałe. Tutaj to jest w przybliżeniu nawet widać jeszcze wyraźniej. O, niebieska kreska to jest zmienność implikowana. Dobrze. Czyli pozostaje, widzimy, że przewaga pozostaje po stronie sprzedających. I teraz jeszcze, jeżeli weźmiemy statystyki, to pomimo tego, że opcje znaczna część opcji jest zamykana w trakcie ich trwania, to te, które to trwają do końca, to około 75% wygasa bez wartości. Czyli gdzie zostają pieniądze? No zostają u tych, co te opcje sprzedali. No. I jeżeli mamy zmienność implikowaną po swojej stronie, czyli mamy cenę wyższą niż, możemy wziąć za opcję cenę wyższą niż faktycznie, jakby się należało, no to jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jest towarzystwo ubezpieczeniowe. No bo oni sobie na przykład wyceniają, na przykład załóżmy, że cena samochodu no to jest 10 tysięcy i cena polisy od kradzieży to jest 1000 zł. Jeśli oni sprzedają jedną taką polisę, wezmą 1000 zł, ktoś ukradnie samochód, muszą wypłacić 10, tak? No są 9 tysięcy straty mają. Natomiast jeśli sprzedającą takich polis 1000, zbiorą 1 000 000 zł, to jeśli zostanie ukradzionych 100 samochodów, to wyjdą na zero. Ale wszystko to, co będzie poniżej 100, to już jest ich zarobkiem. Jeżeli uda im się ocenić ryzyko na podstawie jakichś modeli statystycznych, ile tych samochodów statystycznie ginie i dopasują do tego cenę polisy i dorzucą sobie coś tam górką, no to zawsze są zarobieni. Poza tym jeszcze mogą współpracować z policją i odzyskać część tych samochodów, także mogą powiedzmy bronić wypłat tych polis i my tutaj sprzedając opcje też mamy możliwość obrony tego. Podobnie jest w kasynach. W kasynach ja zawsze mówię, że opcje to jest coś takiego jak ubezpieczenia, tylko z elementami kasyna, bo ubezpieczając samochód w normalnym ubezpieczeniu, no musimy ten samochód posiadać. Tu, żeby takie ubezpieczenie wykupić, nie musimy posiadać instrumentu bazowego. No tak jakbyśmy mogli ubezpieczyć sobie samochód sąsiada. Jak go ukradną, no to my też dostaniemy ubezpieczenie. Tak to w przypadku opcji wygląda. Teraz na czym zarabiają kasyna? Kasyna zarabiają na przewadze prawdopodobieństwa. W ruletce, jeżeli postawimy na cyfrę dolara, dostajemy 35 dolarów. Co to oznacza? To oznacza, że kasyna, jak my stawiamy dolara, to kasyno z drugiej strony stawia 35 dolarów za każdym razem. No i jakoś nie bankrutują pomimo tego. No raczej goście wychodzą goli, a nie kasyna. Jeszcze jest pewien drobny element, bo kasyna wypłacają nam 1 do 36. No bo na ruletce jest 36 cyfr. Tylko na ruletce jeszcze jest 0. A czasem jest double 0, podwójne. Taki zielone pole. I przewaga w przypadku jednego zera to jest około 2,5%. Jeśli za jednym obrotem ruletki, jeżeli wchodzimy do kasyna za pierwszym razem, mamy szansę mniej więcej tyle, ile taka jest różnica, jakie kasyna ma przewagę, czyli powiedzmy mamy 49% my, a 51 kasyno, to im więcej razy powtarzamy zakład, tym nasza szansa wygranej maleje. Po tam 10 tysiącach to już jest chyba równa zero. Właściwie praktycznie jest pomijalna. I na prawdopodobieństwie i na prawie wielkich liczb, które twierdzi, że im więcej razy powtarzamy daną próbę, tym jej wynik
będzie bliższy jej teoretycznemu prawdopodobieństwu, no niestety nie da się wygrać. No i dlatego wszystkie systemy na ruletkę są niestety w dłuższym terminie zawodne. Mogę, tak? Czy grałem w pokera, więc jak najbardziej wiem, o co chodzi z hazardem takim twardym, bo tylko rzeczywiście nie ma zawodowych graczy na ruletce, nie ma zawodowych graczy na automatach, są zawodowi gracze na pokerze. Blackjacku. I są też zawodowi na blackjacku też, ale nie do końca, bo też tam... No, tam jest... tego nie pozwalają. Też. Są zawodowi gracze na opcjach. Chciałem dołączyć ten właśnie przykład, pokazać, teraz jest rynek akurat zamknięty, w którym my nagrywamy i mamy tutaj ten wykres zmienności VIX, kontrakty na kwiecień. Czy ja mam tutaj pokazać na przykład na rok? To jest wygląda? Dzienny? To był dzienny, to jest dzienny wykres. A to jest na... 3 miesiące, tak wygląda. Chciałem się po prostu oczywiście dowiedzieć, jak wygląda wystawianie, kupno akcji na przykład na... No, możemy tutaj, zobaczymy, czy tutaj to jest to. Nie, to są kontrakty futures, to nie, bo... Czy ja mogę na akcję zobaczyć, na przykład ja bym chciał na akcję Apple'a, powiedzmy na akcję Apple'a wystawić kupić opcję. Chciałem się dowiedzieć. No to właśnie... musisz znaleźć option chain. Czyli to nie jest tutaj, bo teraz jest rynek zamknięty i mamy. Ale option chain powinien być dostępny. Jest łańcuch opcji. No łańcuch opcji, tak. O. To opowiadaj na podstawie tego właśnie. Ja to widzę dosyć małe, ale zaraz sobie powiększę. Dobra, okej, mam to już dobrze. Co my tutaj mamy? Opcje na kwiecień, tak? Kwiecień 21. I teraz ta kreseczka, nie, taka przerywana, to jest mniej więcej cena obecnego kursu. I teraz to, co mamy... Powyżej, tutaj po tej stronie, tutaj są opcje call, 143, 142, to co mamy tak na niebiesko, to są opcje, które są już w pieniądzu, czyli one są powyżej kursu. I teraz mamy tak, że możemy sobie taką opcję kupić za dolara 32, znaczy to jest dolar 32 i dolar 57. To jest właśnie dla traderów, którzy tradują na jakichś instrumentach typu indeksy, gdzie one są bardzo płynne, bardzo często ich zwodzi ten spread. Ponieważ te spready są wystawiane przez market makerów, czasem nie ma zbyt dużej płynności i one naprawdę są tak rozstrzelone, że to w ogóle nie ma co na to zwracać uwagi. Należy zawsze, to jest taka porada, nieważne, czy się chce kupić opcję, czy sprzedać. Jeżeli ja chcę sprzedać opcję, to ja stawiam order na cenie, tutaj tą opcję powiedzmy o strajku 119, 157, dolar 57. I zjeżdżam sobie po cenciku w dół i gdzieś tutaj mniej więcej w połowie na pewno dostanę wykonanie tego. To taka trochę zabawa w kotka i myszkę, takie targowanie się z rynkiem. Natomiast jeśli bym chciał kupić tą opcję, to wystawiam zlecenie dolar 32 i jadę dolar 33, może dolar 35, dolar 37 i gdzieś w połowie też mi się tutaj ta opcja wykona. Także jeżeli chodzi o spread, to naprawdę trzeba na to uważać, bo się można po prostu dokonać transakcji po cenie niezbyt korzystnej, a mogłoby się w tym samym momencie dostać lepszą cenę. Więc zawsze bierzemy tą stronę opozycyjną i potem po jakimś tam parę groszy
szukamy wykonania. Ja do dzisiejszego dnia jestem nieraz zaskakiwany, bo na przykład w tym przypadku tutaj, jak widzimy, 132 i 157, to bym liczył gdzieś, że mniej więcej jakieś tam Dora 45 powinienem dostać wykonanie. A czasem jest to bardzo, bardzo blisko tej drugiej ceny, więc naprawdę na to na opcjach trzeba uważać i przy sprzedaży, i przy kupnie. Tak samo wystawienie jakichś orderów stop, to nigdy market. Po prostu jeżeli chodzi o opcje, no, używanie market orderów może się skończyć tragicznie. I teraz tak, pytasz się, wystawianie opcji, co to jest wystawianie opcji? Wystawianie opcji to jest sprzedawanie opcji. Nie ma opcji gotowych, wystawionych do wzięcia. Ty jeżeli sprzedajesz opcję, to ją wystawiasz. To jest to samo. Natomiast przestrzegałbym oczywiście przed wystawianiem opcji, tak zwanych opcji gołych. Oprócz jednego przypadku, oprócz sprzedaży opcji put, bo tu jest pewna ciekawa rzecz, którą dzięki której, no ja to stosuję praktycznie, nie kupuję akcji bez użycia opcji. Jeżeli chcę kupić dany walor, na przykład w tej chwili cena jest 100, a ja bym chętnie zapłacił 80, to sprzedaję opcję put o strajku 80. Biorę za to pieniądze i teraz jeśli mi w trakcie trwania opcji cena spadnie do 80, no to ja tą opcję obejmę. Czyli muszę mieć gotowe pieniądze na wykonanie tej opcji. To jest bardzo ważne, że ja chcę tą akcję faktycznie kupić i w tym momencie sprzedaję sobie gołą opcję, bo ja to bym i tak kupił po 80 i biorę za to premię, na przykład, nie wiem, no powiedzmy 2 dolary. Więc nawet jak ja to kupię po 80, to moja cena jest 70, moja cena zakupu jest 78. I teraz, jeżeli nie kupię, to zachowuję premię, czyli mam 2 dolary w kieszeni. No i dalej poluję na tą akcję. I tak z tą akcją się można ścigać bardzo długo, i w pewnym momencie się może czasem okazać, że więcej zarobiliśmy na tych premiach opcyjnych, niż zarobilibyśmy, gdybyśmy tę akcję kupili od razu z palca. Natomiast w innym przypadku wystawianie opcji to jest rzecz bardzo groźna, ponieważ może się zdarzyć tak, że będziemy musieli dany walor nabyć. Z drugiej strony, jeśli mamy jakąś akcję, mamy jakieś akcje, nie wiem, no powiedzmy Apple'a. Chcielibyśmy na nich sobie dorobić, to możemy sprzedawać opcję call powyżej ceny obecnej. Czyli jeśli w tej chwili mamy 100 zł, 100 dolarów cenę Apple'a, no załóżmy, że to 100, żeby nam się łatwo liczyło, to wystawiam, czyli sprzedaję opcję call, powiedzmy na miesiąc o cenie 120 dolarów, bo liczę, że cena i tak tam nie dojdzie. I zwijam sobie premię opcyjną. Czyli dostaję powiedzmy tam 1,5 dolara za to. No więc mam 1,5 dolara dorobione. Najgorsze, co mnie może spotkać, no to, że cena pójdzie powyżej 120. No i wtedy niejako zabiorą mi, skeszują mi, no powiedzmy cena będzie 122 po miesiącu, no a skeszują mi tą opcję, te moje akcje po 120 tylko. Przy czym premię i tak zachowam. No jeżeli wziąłem 2 dolary premii, no to wyszedłem w tym momencie na zero. Ale jeżeli się wystawia te, czyli sprzedaje te opcje odpowiednio daleko od kursu, no to wtedy jest to dosyć mała szansa, że kurs tam dojdzie. I tak można sobie, że tak powiem, latami dorabiać do posiadanych opcji. Więc
To są dwa momenty, kiedy wystawianie, sprzedawanie opcji, wystawianie gołych opcji nie jest groźne. Opcji call w momencie, jeśli posiadamy dany instrument bazowy, i opcji put, jeżeli faktycznie chcemy po danej cenie nabyć ten instrument. W innych przypadkach, no niestety, może to się źle skończyć. Ale jest coś takiego, co w realnym świecie ubezpieczeń nazywa się reasekuracją. To już jest bardzo bezpieczna technika handlu opcyjnego, którą ja stosuję właściwie automatycznie. Nazywa się to spread opcyjny. Polega to na tym, że kupuję, sprzedaję, no załóżmy, sprzedaję opcję Apple'a, który kosztuje 100. Sprzedaję w cenie wykonania 80, czyli jestem $20 odsunięty od obecnego kursu i kupuję opcję o cenie wykonania 70. która jest tańsza od tej opcji za 80. Czyli sprzedaję opcję za, powiedzmy, $7, a kupuję opcję za 5. Moja różnica to jest $2. I to jest mój całkowity zysk. Natomiast moja największa strata to jest różnica między cenami wykonania tych dwóch opcji, czyli różnica między 80 a 70 to będzie 10 minus $2 to jest 8, razy 100 $800. No i w tym momencie większość traderów od razu wyłącza na nasze spotkanie, bo co to za herezję facet opowiada. Ja wiem, że to jest niesamowita herezja. No jak można ryzykować $800, żeby zarobić 200. Przecież normalnie to się odwrotnie robi, tak? Czyli stawia się stop lossa tam na 20, a na $80 się stawia take profita, tak? Bo musimy zarabiać więcej niż tracimy i to jest jak mantra wszystkim powtarzane. No więc ja jeszcze raz powracam do przykładu z kasynem. Tam, gdzie my stawiamy złotówkę, kasyno stawia 35. Przykład z ubezpieczeniami. Tam, gdzie my płacimy, czyli stawiamy 1000, ubezpieczenie za nasz samochód stawia 10 tysięcy. No i jakoś te kasyna i firmy ubezpieczeniowe nie bankrutują jedna po drugiej, tylko mają się coraz lepiej. Nawet zobaczmy na PZU, taki państwowy moloch płaci dywidendy i wszelkie kryzysy przetrwał i ma się doskonale. Dlaczego tak jest? Jest jeszcze coś takiego jak prawdopodobieństwo wygranej i prawo wielkich liczb. I o tym też właśnie mówiłem, że mając przewagę, tak jak mają kasyna przewagę po 2%, po 3%, to zupełnie wystarczy, żeby naprawdę ogrywać klientów jeden po drugim. I to właśnie widać przy sprzedaży opcji jako w swojej masie, że 75% opcji wygasa bezpowrotnie. No bo zobaczmy, jeżeli ja wystawiłem tego spreada, tak, na wysokości $80, to ja od razu w momencie zawarcia tej transakcji sprzedałem jedną opcję za 7, kupiłem drugą za 5 i od razu dostałem $2 na konto. Ja, tak samo jak i ubezpieczyciel od razu bierze pieniądze za polisę. Więc w tej chwili na samym starcie ja już jestem do przodu. Ja właściwie nic nie chcę od tego instrumentu bazowego. Najlepiej, żeby on się w ogóle nie ruszał. Ja nie przewiduję, czy on pójdzie do góry, czy on pójdzie w dół, czy on pójdzie w bok. Bo ja wygrywam, jeżeli on pójdzie do góry, wygrywam, kiedy nie zmieni swojej ceny i wygrywam, jeżeli on za miesiąc będzie powyżej 80. Bo w czasie trwania
mojego ubezpieczenia, on może sobie spaść poniżej 80, nie ma problemu, może dojść do 70 Apple. Nic się nie dzieje, mnie z pozycji nie wyrzuca. Nawet jak Apple dojdzie do 5 czy do 1 dolara, to mnie z pozycji nie wyrzuci. Nie ma takiej możliwości. Ja mogę tę pozycję wcześniej zamknąć, oczywiście, ale nie ma czegoś takiego, że kurs dotyka i stop loss strzela koniec. Tu jestem niewyrzucalny z tej pozycji przez okres, na jaki zawarta została, że tak powiem, polisa. I jeśli ustawiając takiego spreada uda mi się przechylić prawdopodobieństwo na swoją stronę, to w długim terminie, wystawiając dużo spreadów, dużo różnych strategii opcyjnych, bo to tylko, nie tylko takie są, jestem w stanie lekutko przeciągnąć prawdopodobieństwo na swoją stronę. Co w długim terminie powoduje to, co powoduje prawo wielkich liczb, że wynik zmierza do jego teoretycznego prawdopodobieństwa. Tak. Ja chciałem tutaj pokazać ten przykład, to powinno ci się wyświetlić. Na podstawie właśnie takiego zlecenia transakcji opcji chciałbym, żebyśmy porozmawiali, żebyś pokazał od A do Z właśnie tutaj kupowanie opcji, bo to jest kupowanie opcji. Mamy jeszcze rynek zamknięty, ale czy możesz tutaj właśnie więcej o tym opowiedzieć? Chciałbym tutaj, na przykład sądzę, że instrument bazowy, jakim jest Apple, na chwilę obecną mamy tutaj, nie wiem, 120. Sądzę, że za miesiąc, czyli od teraz będziemy, to będzie 29, chyba tu będzie data wygaśnięcia, no 30 kwietnia, że ona spadnie do 115. Sądzę, że Apple spadnie przez miesiąc do 115 minimum. I jak właśnie tutaj miałbym to rozegrać? Bo tak przewiduję, jeden miesiąc spadek na akcjach Apple'a do minimum 115 i niżej. Jeżeli przewidujesz spadek, masz jakieś przeczucie na ten temat, to ja bym to, gdybym ja to rozgrywał, to rozegrałbym to przez opcję call. Sprzedałbym opcję call na wysokości, powiedzmy, załóżmy 100, 120 i kupił 125. I w ten sposób... Czyli jak mam ustawić cenę? Opcja, rozumiem, opcja call i cena strike ma być 125? 125 i sprzedaż. A kupno... czekaj. I sprzedaj do otwarcia 125, opcja call, coś takiego? Tak, ale musi... Nie. Musiałbyś również kupić opcję drugą, żeby się zabezpieczyć. Kupić opcję na przykład 130. O strajku 130. Jeszcze raz, czyli ustawiam 130. A tak, czy masz tu w ogóle coś takiego jak strategie opcyjne? Nie wiem, chyba nie. Wygaśnięcie, cena złóż. Co nie, to jest? To jest Saxo? Tak. Masz strategię, jest strategia. Zamknij to okienko. O tutaj, tak. Strategię. Ale otworzyłeś teraz mi całość. Ciekawe. Strategia Straddle, Strangle, Butterfly, Ion, Butterfly, no, Condor. No, właśnie, czekaj. Credit spread jakiś tutaj. Pionowe, o tutaj. Pionowe kliknij. Pionowe, no. No i opcja call. Opcja call 125. I tę opcję masz sprzedać.
i kupić masz opcję 120. 130, przepraszam, masz kupić. 130, o, coś takiego właśnie. I dobra, i teraz tak, wyskoczyła mi tutaj oczywiście Delta i tutaj rozumiem, że jeszcze te ceny bid i ask, one by były tutaj zrównoważone, tak? No tutaj byś miał podane ceny ask i tutaj, gdzie cena uznania, nie wiem, chyba tutaj jest ta cena, którą ty otrzymasz, bo ty za to, bo ty sprzedajesz polisę, więc ty masz dostać za to pieniądze. Rozumiesz? I teraz tak na szybko trzeba by popatrzeć, jaką deltę ma opcja 125. Bo delta to jest prawdopodobieństwo, że opcja będzie w, pokazuje prawdopodobieństwo, z jakim opcja może dojść do, cena wykonania może dojść do strajku opcji. Czyli jeżeli ma deltę 30, to na przykład masz 30% na to, że jednak cena może dojść, a 70% na to, że nie dojdzie. Czyli 70% szansy masz na to, że trade'a zakończysz zyskownie. Masz na to 70%. Natomiast musisz jeszcze sprawdzić, ile ty za to dostaniesz pieniążków, żebyś otrzymał więcej niż tracisz, niż możesz stracić, bo twoja strata to jest tutaj różnica między strajkami, czyli 125 i 30, czyli twoja strata jest maksymalna $5 minus to, co uzyskasz. O, na przykład tutaj masz $25, czyli twoja największa strata to jest 375, a zarobek jest $25. I teraz ta cena, którą ty uzyskasz, powinna być wyższa niż prawdopodobieństwo. Nawet o 1 czy 2 centy. To już prawdopodobieństwo jest po twojej stronie. Poza tym taką opcję powinieneś wystawiać wtedy, kiedy wzrasta zmienność implikowana. Kiedy opcje są drogie dla ciebie, jako sprzedawcy opcji, opcje powinny być jak najdroższe. Tak samo jak i dla ubezpieczyciela, no, chciałby sprzedawać polisy jak najdrożej. Więc trzeba przestudiować sobie opcje, które, bo widzisz, ty cały czas powracasz do jednej rzeczy. Ja przewiduję, że kurs będzie tu i tu. A moje stanowisko jest takie, że nie należy przy opcjach nic, jeśli chcesz być kasynem, to nie przewidujesz nic, bo krupier nie przewiduje, gdzie kulka poleci. On po prostu rzuca tą kulką, że tak powiem, na oślep. I zachowując pewne reguły gry, i tak starannie powolutku goli swoich klientów. Natomiast jeśli coś przewidujesz, że chcesz, że tu kurs pójdzie do góry, nie pójdzie do góry i tak dalej, żeby zarobić na opcjach, musisz przewidzieć dynamiczny wzrost kursu w czasie i wybrać opcję, jeżeli ty przewidujesz, że cena skoczy jutro czy za miesiąc, na przykład za miesiąc, to ty czekasz i kupisz sobie opcję tygodniową, a nie już dzisiaj miesięczną, bo zapłacisz za nią dużo drożej. Jeżeli tylko ty wiesz o tym, że ta opcja skoczy, że kurs walut danej akcji skoczy niesamowicie, to tuż przed tym skokiem kupujesz opcję, bo ona jest wtedy najtańsza i wtedy najlepiej zarabiasz. Jak ty myślisz, że w przeciągu roku na pewno skoczy i kupisz roczną opcję, to zapłacisz za nią tyle, że prawdopodobnie ten skok, nawet jak nastąpi, to tam no może coś zarobisz, a może nie. Bo wystarczy tylko, że kurs będzie centa niżej ceny wykonania i już tracisz wszystko, tak? Także sprzedawanie opcji to jest dosyć skomplikowana materia i na ten temat moglibyśmy tutaj rozmawiać kilka dni, żeby to tak od początku po kolei opowiedzieć. Ja chciałem przedstawić po prostu tę stronę sprzedającego i tego, gdzie te przewagi sprzedających jednak są, jeśli się je umie wykorzystać. I uświadomić ludziom, że opcja to nie jest złoty środek na robienie jakichś wielkich pieniędzy, bo oczywiście możemy trafić,
Jeżeli mamy jakąś predykcję, super, że to na pewno pójdzie dobra, kupujmy opcję. Ale nie róbmy z tego, z opcji, nie próbujmy z opcji zrobić sobie stałego źródła dochodu, kupując opcję, sprzedając, tak, sprzedając, zabezpieczając się i tak dalej, posiadając całą politykę prowadzenia interesu, no podobnie jak mają to towarzystwa ubezpieczeniowe, tak, mają modele i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprzedawanie opcji takie hurtowe, no polega na, to jest podobna praca, no po pewnym czasie to się robi taka nudna księgowa robota. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem jakichkolwiek emocji w tradingu, no bo jak chcemy emocje, no to ja bym proponował bungee może, no. Bo tam, gdzie w tradingu się zaczynają emocje, no to już jest hazard, to się robi kasyno, no i ludzie tracą głowę i tak dalej. Zwłaszcza że no promowane są te instrumenty, które są najbardziej ryzykowne i które właściwie są jakby substytutem rynku. No. Te wszystkie kontrakty CFD, no ostatnia afera, jak się pan miliarder przejechał na margin callu. Także ja bardzo zachęcam do tego, żeby się trochę poedukować. To właśnie, nie jest jakaś właśnie taka... Gdzie się uczyłeś tego? Skąd to wiesz, takie rzeczy? No, ja miałem tę przyjemność, że trafiłem na mentora. Znaczy to był to znajomy mojego znajomego ze Stanów, którego... Ja swego czasu zajmowałem się kryptowalutami, kopałem kryptowaluty, miałem kopalnię kryptowalut i znajomy po prostu ze Stanów przedstawił mnie, poznał mnie ze swoim znajomym, który jest dalej emerytowanym zarządzającym bardzo dużym funduszem. I on się właśnie specjalizował pół życia w opcjach. No i tak po prostu wiedza za wiedzę, on był zainteresowany kryptowalutą, Bitcoin, co to w ogóle jest, a czym to się je, bo to jeszcze kilka lat temu to w ogóle nie było wiadomo, i tak po prostu wiedza za wiedzę, no rozmawiali, w sumie to on mnie dużo więcej nauczył niż ja jego, polubiliśmy się ja się za opcję wziąłem, że tak powiem, z rozpaczy, bo jak miałem zwykle jakieś wyniki w tradingu długoterminowym, czyli w kupowaniu akcji, trzymaniu, dywidendach i tak dalej, to pojawiały się straty na tradingu krótkoterminowym. No i to się niejako w dużej mierze bilansowało. No. I jeżeli mi nie wyszły spekulacje krótkoterminowe na akcjach, na kontraktach terminowych, na walutach, no więc jedyne, co zostało jeszcze do rozpatrzenia, no też podchodziłem do tego jak kot do jeża, zostały mi opcje, no i stąd zwróciłem się w stronę opcji. No a co to jest te opcje, co to może być? No i szczęście się do mnie uśmiechnęło, że miałem takiego mentora, ale jest dużo materiałów, chociażby książka opcje, option as a strategic investment Macmillana, to jest taka cegła, tylko no to właśnie, jeżeli ktoś zobaczy taką książkę 1000-stronicową, taką cegłę, no to od razu, no to woli iść na Forex, bo tam się szybko, tak, stop lossa się stawia, zaraz broker szybko nauczy, jak MT4 obsługiwać i już można jechać, tak, no a to niestety jak większość przypadków... Jakiś kanał na YouTube może jest do tego, żeby posłuchać, może ktoś się tym zajmuje profesjonalnie i właśnie opowiada o tym, więc może coś do obejrzenia. Z polskich kanałów nie znam kanału, który by opowiadał. Jest coś w internecie, w Google'ach coś tam można znaleźć, jakieś blogi pisane, i to chyba nawet nie najświeższe, ale no ta wiedza się tam specjalnie nie dezaktualizuje. Ja jestem w trakcie przygotowywania takiego materiału, ale to mi idzie po prostu bardzo, bardzo powoli, takiego materiału szkoleniowego. No zobaczymy. No. Na razie mam grupę na Facebooku Just Trading, jakby ktoś się chciał dołączyć, to zapraszam. Po tym dzisiejszym, jak mi to pokazałeś, tę strategię, że tutaj mamy ich tak dużo,
To ja rozumiem już, jak to jest głęboki, głęboki rynek. Bo ja rzeczywiście myślałem, że to jest tylko, wiesz, opcja call i put i tak dalej, że wystawia broker, tak myślałem, że w ogóle broker wystawia te opcje. Gwarantię wystawia więc w ogóle, firmy, a to nie. Więc w ogóle miałem całkowicie inaczej wyobrażenia o rynku opcji, że on jest taki dosyć prostszy, bardziej właśnie kasynowy. Ale dobra, rozumiem już teraz, że jak głęboki to jest rynek i jak dużo jeszcze edukacji przede mną. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, to jest takie otwarcie, moi drodzy. Jeśli chcecie więcej posłuchać, to zapraszamy właśnie na grupę, że może raz temat opcji właśnie zainteresuje, więc śmiało kontaktujcie się i bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, Wesley. Dziękuję również, dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia.